Pierwsze obrady Młodzieżowej Rady Miasta odbyły się dziś w Suwałkach. W skład gremium powołano 10 uczniów suwalskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy w wyborach uzyskali największą liczbę głosów. Podczas pierwszego spotkania odbyło się ślubowanie młodzieży oraz wybór przewodniczącego. Został nim Piotr Wasilewski z pierwszego liceum ogólnokształcącego. Z inicjatywą powstania rady wystąpiła sama młodzież. Jak mówią radni, będą zajmować się organizacją wydarzeń kulturalnych i sportowych skierowanych do swojej grupy wiekowej, kwestią finansowania inicjatyw młodzieżowych oraz ochroną praw i godności ucznia. Inicjatorem była młodzież, była konkretna grupa inicjatorska, był to zespół osób z wielu szkół. Te osoby przeprowadziły ankietę w innych szkołach. Ponad 1000 osób wypowiedziało się pozytywnie na tym, że jest potrzeba istnienia takiej Młodzieżowej Rady Miasta Suwałk. I w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta Suwałk postulował też pełnomocnik pana prezydenta miasta, pan Wojciech Zoń, który jest naszym opiekunem i naszym rzecznikiem. Będziemy kontaktować się z młodzieżą z naszych szkół. Będziemy pytali, jakie mają potrzeby i czego od nas oczekują, oraz będziemy starali się to wszystko zamieścić w kodeksie. Przewodniczący nowo powstałej rady zapewnił, że zajmie się konsultacjami i aktywizacją młodzieży oraz kierowaniem pracą radnych. Zadania główne rady czy przewodniczącego, między innymi na pewno konsultacje z młodzieżą i z panem prezydentem, z radą, na pewno jakieś sprawy, które będą dotyczyły młodzieży, my będziemy udzielać opinii. Druga sprawa jest to aktywizacja młodzieży, czyli organizowanie różnych przedsięwzięć po to, żeby nasza suwalska młodzież też wiedziała, że taka rada istnieje.